To jest jedyna fabryka w Europie i mam wrażenie, że na świecie, która działa bez mała 200 lat i działa w ciągu tego całego okresu w oparciu o tę samą zasadę. Mamy do czynienia z obiektem spektakularnym, wielkim, z budulca, który właściwie nie wydaje się, że może służyć do powstania tak wielkiej budowli, bo to jest drewno. To dawna Kasztelania Słońska była miejscem, gdzie rozpoczęły się pierwsze wiercenia i badania źródeł solankowych. W polskich opracowaniach dotyczących budowy tężni brakuje tego miejsca. Alexander von Humboldt, der hat auch geschrieben, dass bei Swansk die Natur wollte es so, die Weichsel genau so fließt, dass man die Gradierwerke parallel zur Weichsel aufstellen kann. Das wäre das günstigste aus Sicht des Windes. Ciechocińska fabryka soli to żywy pomnik historii. Świadectwo transferu wiedzy geologów i górników Europy, ale też dążeń elit polityczno-gospodarczych przełomu XVIII i XIX wieku. Historycy i pasjonaci dziejów Ciechocinka od lat zadają sobie to samo pytanie. Kiedy rozpoczyna się historia Ciechocinka? Czy to jest 1824 rok, kiedy rozpoczęła się budowa tężni? A może wcześniej? Może jest to 1791 rok i tak zwana uchwała solna? A może jest to Konrad Mazowiecki, który w XIII wieku dał krzyżakom prawo ważenia soli na tym terenie? Tych dat w historii Ciechocinka Słońska jest zdecydowanie więcej. Myślę, że już czas, abyśmy historię tego miejsca odkryli na nowo. W powszechnym obiegu funkcjonuje przekonanie, że zabytkiem są tężnie ciechocińskie, ale sądzę, że już od dłuższego czasu my o tym dobrze wiemy i postrzegamy to właściwie, że zabytkiem dawnego przemysłu ciechocińskiego jest ciąg funkcjonalny związany z technologią produkcji soli metodami tradycyjnymi. Jest to wytwórnia taka bardzo stara, bo 200-letnia. Cykl produkcyjny to dzisiaj nie został zmieniony tak, jak to wymyślono 200 lat temu. Tak do tej pory my to robimy. Wszystko ręcznie, za pomocą tych właśnie takich prymitywnych narzędzi. Nic tutaj nie możemy zmieniać i nie chcemy zmieniać, po to, żeby przetrwało to dla następnych pokoleń i żeby to zachować. Jedną piątą istnienia ważelni ja tutaj przepracowałem. Czyli przez ten czas można powiedzieć, że wydobyłem górę tej naszej soli ciechocińskiej. Tu się zmieniła tylko jedna rzecz, że wiatraki, które są do dzisiaj, one nie wkręcają, tak jak pierwotnie, były to formy silników, które wciągały, zasysały solankę na najwyższy poziom, żeby później ją wypuszczać. Dzisiaj są to silniki
elektryczne, to tak się dzieje, że ta kapitalna konstrukcja, a właściwie trzy ciechocińskie konstrukcje, które osiągają prawie 1800 metrów, powodują, że to jest nieprawdopodobne. Fabryka działa, a jej środkowa część, bo fabrykę trzeba widzieć od źródła grzybek, gdzie się pozyskuje solankę, przez instalację tężniową aż do warzelni. To jest fabryka, która przemienia rozwodnioną sól, czyli solankę, na sól kuchenną, zresztą znakomitą. Fenomen tego miejsca związany jest ściśle z budową geologiczną tego obszaru. To tutaj warstwy jury środkowej, górnej czy też dolnej są uwypuklone ku górze. Pojawiają się bardzo płytko pod powierzchnią terenu, bo już na kilkunastu do dwudziestu paru metrów mamy właśnie te warstwy jury, które przewodzą duże ilości solanek, czyli wód słonych. W rejonie Inowrocławia mamy do czynienia z wysadem solnym, gdzie jeszcze 30 lat temu była eksploatowana sól. Natomiast tutaj w rejonie Słońska, zresztą sama nazwa o tym wskazuje, Słońsk, Słone, Solec. Te słone źródła pozwoliły następnie na poszukiwania w głębszych warstwach przy pomocy wierceń większych zasobów solanki, która następnie została wykorzystywana w warzelni soli. Od pradziejów samowypływ solanek na terenie Słońska był wykorzystywany przez miejscową ludność, ale także był produktem handlu. Po pierwszym rozbiorze Polski, kiedy utracono Bochnię i Wieliczkę, w Królestwie Polskim zaistniała potrzeba poszukiwania innych złóż solankowych. Już za czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego podjęto badania na terenie Słońska, ale także w innych miejscach. W tym celu zaproszono z Prus inspektora górniczego Reicherta, który dokonał na terenie Słońska pierwszych odwiertów. Badania te ujawniły złoża solankowe, niestety o niskiej zawartości soli do 1,5%. Po drugim rozbiorze Polski teren Słońska trafił pod zarząd Prus. Już w tym samym roku, w 1793, skierowano do Słońska inspektora Bicklinga, który miał za zadanie opracowanie możliwości wydobywania solanek przy użyciu maszyn parowych. W roku 1794 Aleksander von Humboldt, który odbył podróż chalurgiczną do Kołobrzegu, ale także trafił w okolice Inowrocławia, podjął badania na terenie Słońska. Raport Humboldta niestety zaginął. Przez szereg lat w Polsce w ogóle nie było wiadomo o istnieniu takiego raportu. Dopiero Krzysztof Zielnica, polski naukowiec, piszący niestety tylko w języku niemieckim, gdyż jego praca w Polsce nie została doceniona, wspomniał o nim. Sensacyjnym odkryciem było znalezienie kopii raportu Humboldta w archiwum w Wernigerode. Ingo Schwarz i pani profesor Dagmar Hilsenberg nie tylko odczytali ten raport, ale także dokonali jego głębokiej analizy. To stało się powodem pisania historii Ciechocinka na nowo. Historia Ciechocinka silnie związana była z nazwiskami Staszica, Rudzkiego-Lubeckiego. Nigdy wcześniej nie było wiedzy na ten temat, że Aleksander von Humboldt również interesował się salinami, również interesował się źródłami i że był tutaj na Słońsku i pracował tutaj. Ich habe als erstes etwas über die Technologie der Salzherstellung geschrieben, dann was Humboldt in ganz jungen Jahren als Student
auf diesem Gebiet bereits gemacht hat, welche Salinen er besucht hat, welche Gutachten er über deutsche Salinen geschrieben hat, damit man dann genau versteht, was er schon wusste und was für ein guter Fachmann er war, um zu beurteilen, was man mit der Saline in Zwonsk machen kann. Er schreibt dazu: Sie fangen am alten Weichselufer an, im Tal unfern der Anhöhe von Rationzek, ziehen sich im Bogen erst westlich gegen Wolchowo, dann gegen Zwonsk und endlich östlich längs der Bjerava und Weichsel hin. Es bot sich eigentlich dieser kleine Hügel, wo die Kirche stand, auch für die Gradierwerke an. Aber dort hätten 19 Bauern umgesiedelt werden müssen. Und das hielt er für unmöglich. Und er sagte, man kann es auch in der Ebene errichten. Die Gradierwerke stehen sowieso auf Piloten, also auf Pfählen, sodass eine kleine Überschwemmung die Gradierwerke nicht beschädigen würde. Ja, und für eine größere Überschwemmung, da muss man natürlich zwei Dämme errichten. Und diese zwei Dämme hat er ganz genau beschrieben in der Höhe. Der eine Damm, der kürzere, müsste etwa 5 Meter hoch sein. Und mit verschiedenen verstärkt, damit teurer. Und der viel längere, der weiter südlich installiert werden sollte, wäre nur 2 Meter hoch, könnte ein Erdwall sein und wäre damit nicht so teuer. Das hat also Alexander von Humboldt bereits im Jahr 1794 aufgeschrieben. Pierwszy skuteczny odwiert inspektora Reicherta z roku 1791, a więc za czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego, to miejsce, które później na mapie zaznaczył David Gilly. Mapa z 1802 roku pokazuje miejsce nazwane Fefalene Salzgotte, zniszczona warzelnia soli, zniszczona przez powódź na Wiśle, ale to potwierdza, że już w XVIII wieku w tym miejscu ważono sól. Potrafimy tą słońską warzelnię dzisiaj zlokalizować na terenie współczesnego Ciechocinka, mianowicie w Parku Zdrojowym, co współcześni geolodzy pokazują na swoich mapach. Najstarszy otwór rozpoznawczy dotyczący solanek ciechocińskich, który znajduje się w naszych materiałach archiwalnych, został odwiercony w 1798 roku do głębokości 69 metrów. W roku 1806 zostały odwiercone 3 kolejne otwory w okolicy dzisiejszej ulicy Warzelnianej, blisko sanatorium Markiewicz, okolicy dzisiejszego Grzybka oraz najprawdopodobniej na wysokości domu zdrojowego. Die Archivalien bringen das Ergebnis, dass der Salzgehalt 1,5% war. Das hat k-
Küster festgestellt. Und von Mielenski hat auch niedrige Gehalte, 1,5%. Aber am Ende seiner Bohrungen hat er tatsächlich 3%ige Sole festgestellt. Wenn das bekannt ist, müssten wir rechnerisch ermitteln können, wo der Reichertbrunnen war. Aby poznać historię ciechocińskiej fabryki soli, trzeba wiedzieć, że i Humboldt, i Ullmann, ale także Mielenski i Graf byli absolwentami Akademii Górniczej we Freibergu. Wszyscy uczestniczyli w wykładach znakomitego geologa, jakim był Werner. Zresztą i Mielenski, i Graf studiowali w tym samym czasie. Studiowali także raport Humboldta. Dlatego ich wiedza pozwoliła na rozpoczęcie przemysłowego wykorzystania solanek na terenie Ciechocinka. Das ist einfache, herkömmliche Technik und wenn ich die einmal projektiert habe, dann kann ich die immer wieder projektieren und es kommt eben darauf an, dass ich Menschen zuverlässig ausbilde, dass sie diese Projektion beherrschen und auch den Bau überwachen können. Es ist so, dass der Transfer des Wissens von vornherein in der Ausbildung hier angelegt war, weil die, die in Freiberg studiert haben, die konnten ja hier gar nicht alle arbeiten. Sie kamen von überall her aus der Welt und sie gingen überall hin in die Welt. Alle kennen sich. Alle sind überall auf der Welt, alle wissen voneinander. Sie kennen sich entweder persönlich oder sie kennen sich aus der Literatur. Und alle, und das ist ganz wichtig, tauschen auch ihr Wissen untereinander aus, um einfach den Wohlstand der Menschen damals voranzubringen. W 1815 roku, z chwilą powstania Królestwa Polskiego i objęcia zarządu górnictwa przez Stanisława Staszica, następuje wzrost zainteresowania w ogóle surowcami mineralnymi. Stanisław Staszic zorganizował służbę geologiczną, górniczą oraz szkolnictwo. Główna dyrekcja górnicza i szkoła akademiczno-górnicza zostały założone w Kielcach na wzór saksońskich władz górniczych. Dyrektorem został Jan Ullmann. Stanisław Staszic, mając zapewnienie władz zaborczych o dostawie soli kamiennej z kopalń wielickich i bocheńskich, które znalazły się w obrębie zaboru austriackiego, nie naciskał na poszukiwania złóż soli kamiennej. Prowadzona była ewidencja wypływów solanki na powierzchnię. Jan Ullmann i Graf znaleźli się już w 1818 roku w Ciechocinku, w Słońsku, aby ewidencjonować, opisywać miejsca wypływu solanki i proponować następne rozwiązania dotyczące ujęcia i wykorzystania złóż. Thank you.
rola Staszica w budowie ciechocińskiej fabryki soli jest czasem kwestionowana, ale trzeba jednoznacznie powiedzieć, że to Staszic, tworząc Akademię Górniczą w Kielcach, sprowadzając specjalistów z Saksonii, sprawił, że efekty prac w Ciechocinku Reicherta, Humboldta, Kistera Mieleńskiego, a w końcu Wolickiego i Grafa zostały przekształcone w praktyczne wykorzystanie złóż solankowych. W 1824 roku Ksawery Drucki-Lubelski objął zarząd nad górnictwem i hutnictwem Królestwa Polskiego. W odróżnieniu od Stanisława Staszica uważał, że państwo nie powinno opiekować się zakładami górniczymi i hutniczymi. Należy przekazać w ręce przedsiębiorców zarząd nad tymi zakładami i od tych przedsiębiorców wymagać wnoszenia odpowiednich, oczywiście wysokich, opłat tytułem wykorzystywania tychże zakładów. Tutaj pojawił się Konstanty Leon Wolicki, przedsiębiorca, który już miał za sobą dokonania w zakresie przemysłu hutniczego razem z Piotrem Steinkellerem. Konstanty Wolicki przekonał Lubelskiego do założenia zakładu, złożył projekt we współpracy z grafem, projekt budowy zakładu ważelniczego oraz projekt budowy tężni. W kontrakcie było przewidziane 15 groszy od centnara, które będą zyskiem Konstantego Wolickiego. Jako wolny przedsiębiorca wiedział, że ten biznes, ten projekt przyniesie zysk. Podpisał umowę o budowę zakładów ważelniczych i tężni w 1824 roku. Konstanty Leon Wolicki, postać nietuzinkowa, zasłużona dla Królestwa Polskiego, została zapomniana. I to nie tylko na terenie Ciechocinka, ale także tam, gdzie kiedyś znajdowały się jego olkuskie dobra. W Kwaśniowie i Cieślinie tylko regionaliści próbują przywołać pamięć tego wielkiego człowieka. Napotkaliśmy opisy historyczne księdza Jana Wiśniewskiego z roku 1933, które mówią, iż Konstanty Leon Wolicki i jego małżonka zostali pochowani w kryptach pod kościołem cieślińskim. Mamy zamiar przywrócić jego historię, jak i pamięć obecnym pokoleniom. Panie tatku, jak jest wentylacja, to na pewno jak jest, to jest w samej górze. A jak jest w samej górze, to jeszcze musi być metr w prawo i metr w lewo. Jak mamy tutaj 2,60, albo metr idzie tam, krypta i metr w tą. Ale tu już nie mamy krypty. Musi iść. Tu jest samo wejście. Wejście było od tyłu, tak jak mówili, że tak, było pod ławkami. Wejście powietrza. Tak, tylko do przodu trzeba, bo może być od tyłu. Tu tak, do przodu. Tutaj już jest mur, czyli tutaj już nie ma nic. A na pewno jest na dół zejście po skosie. O, widać, o, widać. Widać to. No widać, o, widać tu mnie, nie? Taki zarys jest. O, ta cynkowa, no.
Konstanty Wolicki był postacią tragiczną. Upadek powstania listopadowego zakończył karierę Wolickiego w Polsce. Pracował, wykonywał obowiązki dla rządu w czasie powstania listopadowego, był oddelegowany do Francji w celu pozyskiwania środków finansowych, broni. Nie udało się niestety namówić rządu francuskiego na finansowanie powstańców. Wyjechał również do Turcji, prowadził kampanię promocyjną, w jakim celu Polacy walczą o wolność. Namawiał do pomocy zarówno Polakom, jak również prosił o pomoc finansową, też niestety z marnym skutkiem. Nie mógł wrócić do Królestwa Polskiego, pracując dla rządu powstańców. Po powstaniu listopadowym graf przekazał obowiązki Józefowi Tomaszewskiemu, który początkowo był inspektorem, a z biegiem czasu, po objęciu za nadzoru nad górnictwem i hutnictwem w Królestwie Polskim przez Bank Polski, to jest w 1833 roku, został powołany do funkcji naczelnika Okręgu Północnego z siedzibą w Ciechocinku. Zakłady w Ciechocinku pozostawały pod nadzorem Banku Polskiego aż do 1870 roku. Kiedy to władze rosyjskie przejęły zakład produkujący sól, jak również uzdrowisko pod swoją jurysdykcję. Johann Jakob Graf, budując tężnie w Ciechocinku, korzystał z wiedzy, jaką zdobył na Akademii Górniczej we Freibergu. Korzystał także z wielowiekowych doświadczeń z terenu Saksonii, gdzie już od XVI wieku budowano tężnie i ważelnie soli. Przykładem tego są takie uzdrowiska jak Bad Dürrenberg czy Bad Zilza. Ciekawostką jest, że dzisiejszy Bad Dürrenberg jest miastem partnerskim dla Ciechocinka. Hier wird schon Sole genutzt seit der Bronzezeit, also seit mehreren tausenden Jahren. Und es gab schon Beleg durch die Quellen Gradierwerke im 14. Jahrhundert. Wir sehen die Fundamente, auf denen auch Gradierwerke einst standen. Die längsten Gradierwerke der Welt, das waren mal fast 2 Kilometer Gesamtlänge Gradierwerke. Aus Kostengründen ist zurückgebaut worden und deswegen, heute ist das noch das längste Gradierwerk Deutschlands, steht das längste Gradierwerk der Welt in Ciechocinek. Die Gradierwerke in Bad Dürrenberg, die werden ganzjährig rund um die Uhr berieselt mit Sole und die Sole, die auch in Ciechocinek lange Tradition hat, ist eine ganz tolle inhaltliche Klammer für eine sehr lebendige Partnerschaft zwischen Bad Dürrenberg und Ciechocinek, die jetzt schon über 25 Jahre dauert und wir hoffen, es kommen weitere 25 Jahre dazu. It's this.
und bei Korn. Dass hier der Hauptsohn wäre schon richtig auf den Taschen gewesen. Oder ist sie gar in den Lüften des Gebirges wieder entkommen? Ciechocinek powstał jako miasteczko produkcyjne, miasteczko przemysłowe, ale bardzo szybko okazało się, że ta funkcja uzdrowiskowa stała się dominująca. To do uzdrowiska przyjeżdżali kuracjusze po to, żeby zakosztować się zbawiennych walorów ciechocińskich solanek oraz ciechocińskiego jodu. Mamy do czynienia z zabytkiem o niezwykłych wartościach. I to wartościach historycznych i wartościach naukowych. To przede wszystkim z wielu względów. W związku z tym stoimy przed niezwykle ważnym zadaniem, żeby ten zabytek chronić w sposób wieczysty, jak najdłużej się da. Badań dotyczących możliwości po pierwsze przeprowadzenia badań geologicznych i odwiertów solankowych na terenie Słońska. Zaczęliśmy z zupełnie innego punktu tężnię. Tak? Analiza tej materialnej, zastanej substancji wykonywaliśmy jakby wspólnie. Pamiętajmy, że konstruktorzy i budowniczowie tężni byli ludźmi bardzo świadomymi i wiedzieli, że ważnym elementem pracy tężni, mechaniki produkcji, jest energia wiatru i energia słońca. Dzisiaj nie powinniśmy doprowadzać do tego, aby obszar okołotężniowy porastały na przykład nadmierne drzewa, bo one spowalniają nam wiatr. A już całkowicie z tego obszaru powinny być wykluczone wysokie budownictwo. Powinniśmy utrzymywać krajobraz związany z tym historycznym przemysłem, a on generalnie był niezagospodarowany. Pierwotnie wokół tężni i warzelni były wyłącznie uprawy tarniny i w zasadzie moim zdaniem to optymalnie byłoby wrócić do tego konceptu. Ich bin das erste Mal in Bad Ciechocinek und begeistert von dem, was ich hier sehe. Dass sie 100% auf der Basis von Holz entstanden sind, das habe ich mir so gewaltig nicht vorgestellt. Vor allen Dingen, dass Holz arbeitet. Man sieht, wie es hier mit der Sohle, mit dem Salz der Sohle reagiert. Man sieht, wie hier das Holz absplittert, Salz getränkt, wie ein Schwamm. Das wirkt richtig mystisch auf mich. Das ist ein Eindruck, den ich wohl nie in meinem Leben vergessen werde.